Cześć, jestem Klaudia Takanow, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Określ, czy 1,2-dichloroetan zawiera centra chiralności. Odpowiedź uzasadnij. Centrum chiralności, czyli asymetryczny atom węgla, czyli taki, który posiada cztery różne podstawniki. Rozrysujmy sobie zatem ten chloroetan. Narysujmy sobie najpierw po prostu etan. Najlepiej strukturalnie. Teraz widzimy, że do pierwszego i do drugiego atomu węgla mamy chlor, czyli to zabieramy i zamieniamy to sobie na chlor. I bierzemy sobie teraz pod uwagę na przykład ten atom węgla. Jakie my tu mamy podstawniki? Ten, 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 a tutaj już resztę. Przy czym dwa podstawniki są takie same. A to mają być cztery różne podstawniki. Czyli nie mamy tutaj centra chiralności. Nie mamy tutaj atomu węgla, który jest asymetryczny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.